dobrze. Dzień dobry. Witamy w to takie nasze sobotnie, troszkę pochmurne i dołujące popołudnie, ale mamy nadzieję, że tematyki będziemy dzisiaj poruszać z moimi gośćmi. Nie do końca będzie taki dołujący, bo mamy też i dobre wiadomości. Moimi gośćmi jest pani Maria Heiser, która już od ponad 8 lat dokarmia koty w Dziwiżynie. Dokarmia, ogarnia, leczy i w ogóle. I pan Cezary Bąkowski, który jest prezesem Stowarzyszenia REX i jest, nie wiem, jak mogę powiedzieć, odpowiedzialny za koty w kołobrzeskim schronisku. No, tak, tak mniej więcej, ogólnie. Porozmawiamy w dzisiejszym odcinku o trudnościach, z jakimi się borykają karmiciele społeczni i też o tym, jak się żyje kotom w schronisku. Jak wiecie, my bardzo zachęcamy do adopcji zwierząt, do adopcji naszych schroniaków. Oczywiście bym zapomniała o najważniejszym gościu, pan Pikuś, który jest emisariuszem i będzie namawiał do adopcji kotów. Pan Pikuś nam tutaj bardzo prezentuje wszystkie kocie zalety, jakie przychodzą, wszystkie kocie zachowania. No to co, zaczniemy może od Marii, bo Maria jest... A jeszcze tylko dodam, że nie ma dzisiaj z nami Sylwii, ale Sylwia dalej choruje i mamy nadzieję, że już w marcowym odcinku Sylwia do nas dołączy. To co, Maria, opowiedz nam, zaczniemy tak od ciebie, bo to takie troszeczkę tam blaski i cienie w tym Dziwiżynie. Ile masz kotów pod opieką? Myślę, że w tej chwili około 60, plus minus, nie? No. I cały czas przybywa. Ostatnio przy takim miejscu stacja Bałtyk, gdzie mi się wydawało, że wysterylizowałam do adopcji i pojawiło się nagle 25 kotów. To są kotki, które albo mieszkańcy, albo pozamykane zostały jakieś hotele i one zostały. To są ładne koty, niektóre są nawet rasowe. No i tam w okolicy mieszka, to właśnie ta pani mi zaczęła troszeczkę pomagać. No 7 kotek wysterylizowałyśmy, czyli na pierwszy rzut 7 razy 4 przynajmniej, to jest 28 mniej, ale jest jeszcze bardzo dużo pracy. Po prostu każde miejsca, w momencie właśnie jak się pandemia zaczęła, kiedy zostały pozamykane hotele, to był dramat. Te koty po prostu wychodziły na chodnik i one się przemieszczały. Przemieszczały się do miejsc, gdzie było jedzenie po prostu. I czasami to było nawet 3 kilometry. Dziwimy się, że nagle, ja się dziwię. Ten kot przecież był tam, on jest tu, on w poszukiwaniu jedzenia po prostu. No się przemieszcza. Co ja ostatnio zrobiłam? Moja próba z panem sołtysem, ale on mi powiedział, że raczej on mi nie da odpowiedzi. No bo słuchajcie, te koty to nie jest problem kotów, tylko to jest problem ludzi, którzy tam mieszkają. I w tej chwili moje takie działania bardziej są, żeby jednak uczulić ludzi, że taki problem istnieje. No i tutaj pojawiła się właśnie ta pani Agnieszka, która tam przynajmniej przy stacji Bałtyk wspomaga mnie w dokarmianiu. Tam panie jeszcze porobiły domki, a to troszeczkę tego potrzeba. Maria, powiedz mi, o tutaj mamy nawet filmik z Marią. Powiedz mi, ile godzin, bo ty co drugi dzień dokarmiasz koty, tak, prawda? Tak średnio co drugi dzień, bo to też różnie. No wczoraj, powiem co wczoraj robiłam, bo patrzymy na pogodę i ja wiedziałam, że będzie wiało, więc wczoraj oprócz karmienia, zresztą już deszcz padał, ale musiałam trochę pozabezpieczać, żeby domki nie powyfruwały, chociaż do końca to może nie będzie, no nie wiem, nie wszystko się może udało. No i najważniejsze, że one zdążyły się już najeść, bo jak jest taka pogoda, one się chowają po prostu, no bo to jest głośno. I powiedz mi, ile czasu zajmuje? Wczoraj mi na przykład zajęło 4,5 godziny. I to tak naprawdę siadasz na rower, tak jak tu widzieliśmy, rzadko kiedy jedziesz samochodem, bo samochodem to dosyć ciężko podjechać. Samochodem tylko jak wywoziłam domki jakieś ciężkie, po prostu rowerem mogę wjechać. Raz, że ekonomicznie człowiek myśli taniej i mogę wjechać w te różne dziwne miejsca. W tej chwili na przykład Dziwiżyno, tam jest remont drogi, samochodem po prostu nie da rady, musiałabym gdzieś zostawić i to wszystko nosić. Powiedz mi, jak reagują na ciebie ludzie? Jestem już tam, część ludzi jestem, jak mówi, rozpoznawalna. Jakaś pani mnie, byłam przedwczoraj jeszcze w innej sprawie tam, pani mnie wyściskała, mówi za te koty, jak to powiedziała, Bóg pani wynagrodzi, czy coś takiego. No część ludzie rozpoznają już troszeczkę, chociaż no te przynajmniej, część
część no, reaguje bardzo pozytywnie. Ale też miałam takie pytanie, a co to pani daje, że pani tak dokarmia te koty? I jak to wytłumaczyć? No właśnie, powiedz mi, co ci to daje? Znaczy? Satysfakcja. Ja wiem, czy mi coś daje. Powiem moje, ja wyrosłam, mam w miejscu, gdzie zwierzęta były dobrze traktowane, czyli czasami na wakacjach u babci byłam i tam wszystko było dobrze traktowane. To było normalne, dla mnie to było normalne i zobaczenie właśnie i mówię, aha, z roweru jeszcze więcej widać. Jak się jedzie, to tak, jeżyk, różne ptaki, coś tam. Kiedyś powiem taką, to była taka wesoła może. Wracałam z karmienia, to był lipiec, nie wiem, może. W każdym razie było dosyć widno, już byłam w okolicy Senatora i grupa chłopców stała. I właśnie oni mówią, że oni tutaj fretkę ktoś wyrzucił i nie mogą się dodzwonić. Więc ja tą fretkę wzięłam do pomówię, ja oddam do. Oddam to gdzieś, no to zwierzątko i przyjechałam do naszej gminnej weterynarz, a pani weterynarz rano od razu mówi, a co pani z tą kuną będzie robiła? No więc no właśnie, kunę to musiałam z powrotem do domu wypuścić. Wieczorem. Ale jak ona się dała? Wiecie kiedy to był, jaki to był moment? Ja sprawdziłam na internecie, to był ten moment, kiedy matka wypuściła ich i ona, ta kuna, weszła na szlak rowerowy i ci chłopcy ją uratowali. I no, ja tam gdzieś w domu mam jeszcze zdjęcia, no, nakarmiłam. I słuchajcie, te jej krzyki, jak wiozłam to zwierzątko, a później na internecie ona matki wołała. Nie wiem, czy znalazła, ja w każdym razie o godzinie musiałam tej 11 wieczorem w to miejsce ją zawieźć. Ale ona na pewno nie znalazła, bo kuny są bardzo wrażliwe na zapach i one generalnie jak już dziecko poczuje, znaczy jak już poczują zapach człowieka, to już nawet potrafią dziecko zostawić. No, ale to są takie, że tak powiem, no to są, no niestety musimy się, no zdarzają się takie wypadki, nie? Ale jest... Moje pierwsze początki właśnie, to było gdzieś koło ulicy, ja chyba na tym filmiku też wspominałam, to było gdzieś jechałam rowerem, chciałam chyba do Mrzeżyna dojechać i właśnie przy poczcie głównej w Dziwiżynie zobaczyłam no kocią rodzinę. Dlaczego przy poczcie? Bo ona, tam byli ludzie i ta kotka po prostu. Przyszła do ludzi. No przyszła do ludzi, o jedzenie prosiła. Mm-hmm. I później jak ja sobie no, przejrzałam, zobaczyłam inne miejsce. I wtedy poznałam taką panią, Anna Schmidt. To ona takie początki w Dziwiżynie robiła sterylizacji i tak troszeczkę razem. No i zaczęliśmy odkrywać, ile tych miejsc jeszcze jest. I tego było naprawdę bardzo dużo. Powiedz mi, ile, tak, ile masz stanowisk w Dziwiżynie? Dziewięć. I tak prawdę powiedziawszy, znaczy ja zawsze podkreślałam, że bezdomność zwierząt zaczyna się w domu. I za każdym razem, kiedy my jakieś stanowisko ogarniemy, czyli wydaje nam się, że wszystkie koty są wysterylizowane, przychodzi wiosna i znajdujemy albo kotkę w ciąży i wtedy się, jeżeli uda nam się ją wyłapać w odpowiednim czasie, ją kastrujemy. I niestety bardzo często jest tak, że ta kotka tak i na widok człowieka po prostu ucieka i już przychodzi z tymi kociakami, więc też jak się nie uda tych kociaków odłapać, także mamy wtedy od nowa robotę i to jest straszne. Wiemy, że w tym roku do naszego programu zapobiegania bezdomności zwierząt miejskiego wchodzi taka pozycja kastracja kotów właścicielskich i wiemy, że na kartę miasta, prawdopodobnie on będzie w marcu ten program, prawda? Panie Czarku, jak myślę, to się mówi? Już w lutym, znaczy już się kończy luty, to tak, że będzie, od marca. Tak. Będzie procesowany, nie wiem jak to jest takie dokładne słowo. To znaczy są to dodatkowe pieniądze na projekt, który już wykracza poza te obowiązki miasta, dlatego jak ostatnio rozmawiałem z pracownikami Urzędu Miasta, to jeszcze się zastanawiali, czy miasto na to stać, ale ponieważ nie będzie to duża kwota, bo na początek, na ten rok 10 tysięcy ma być przeznaczone, więc prawdopodobnie będzie. Tylko podkreślamy, to są pieniądze na koty miejskie. Każda gmina ma swój własny program i tu jest taki apel do mieszkańców ościennych gmin, że zawsze możecie z taką propozycją do swoich radnych wystąpić i być może się przychylą do takiej opcji. U nas tam nasi radni zrobili ładny ukłon i będziemy prawdopodobnie taki zapis w programie mieli. Panie Czarku, i teraz tak, proszę mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo ja często się wiążę, gdzie mamy się zgłosić, jak chcemy wysterylizować kota? Znaczy, powiedzmy teraz takiego właśnie działkowego, tak jak tu są. Jeżeli chodzi o działkowy kot, chodzi mi o wolno żyjące koty. Wolno żyjący, to
Możemy w schronisku wypożyczyć na przykład klatkę, żywołapkę, ewentualnie siatkę do wyłapania kota, lub jeżeli ten kot jest przez tego opiekuna oswojony, to można skorzystać z transporterka czy z innej formy, dostarczyć tego kota do schroniska. I my tych klatek kennelowych, takich specjalnych, gdzie właśnie się trzyma kota, który czeka na operację, na zabieg, dopiero umawiamy do doktora Chodorowskiego, bo on ma umowę już podpisaną na sterylizację tych kotów. I wtedy tego kota przegłodzonego, bo kot musi być na czczo, dostarczamy do doktora. Jest to rozwiązanie o tyle dobre, że ktoś indywidualnie nie musi umawiać tego lekarza, ponieważ może się okazać, że lekarz wyjechał, że jest chory, że jest zajęty nagłą operacją, no i danego dnia nie może, a przecież dzikiego kota, jak już się złapie, to później złapać go drugi raz to jest bardzo trudna sprawa, a czasem za pomocą klatki żywołapki już niemożliwa, bo kot już zdaje sobie sprawę, wie, co go czeka tam w tej klatce. Dlatego jest to bardzo dobre rozwiązanie z tego powodu. W związku z tym pytanie, jeżeli schronisko jest czynne całą dobę, to zawsze osoba dyżurująca w schronisku może przyjąć o każdej porze. To znaczy dyżur służy raczej jakimś zdarzeniom pilnym. Czy to wypadek, no, żeby pomóc zwierzakowi w wypadku, to musi być weterynarz, nie wystarczy pracownik schroniska, a w Kołobrzegu nie ma całodobowej opieki, więc to no, tyle pomoże, że zabierze kota do schroniska, gdzie w ciepłym, pod kontrolą i tak dalej, dotrzyma do rana, do pomocy weterynaryjnej. Bo największy problem dla tych, którzy karmią, jest właśnie złapanie. Tak. Bo karmienie to można przyjść o porze, którą się ustaliło, załóżmy, wobec tych czekających na pokarm. Natomiast złapanie w czasie karmienia nie zawsze jest możliwe. Z różnych powodów. Natomiast jeżeli ktoś, załóżmy, nawet na działce ma chodzące do karmiane koty, to jeżeli załóżmy po południu, będąc na działce, złapie tego kota, uda się złapać i chciałby dostarczyć oczywiście już do schroniska, do sterylizacji. Tak, jeżeli jest to takie pilne, to wtedy dzwoni na numer interwencyjny i ktoś przyjeżdża, zależy jak się umówią, czy na tą działkę, czy do schroniska, jak ten ktoś chce przywieźć kota. Chociaż na ogół, jeżeli chodzi o sterylizację i wyłapywanie w te klatki żywołapki, to się odbywa to w taki sposób, że jeżeli ktoś nawet na działce złapie takiego kota i może wtedy tą klatkę po złapaniu kota przykrywa się kocem na przykład, żeby kot się nie denerwował i żeby też nie zmarzł, jeżeli jest zimno. Może przetrzymać w tej klatce kota do rana, w jakiejś altance, którą ma, czy jeżeli to jest przy domu, to na ganku, czy tam korytarzu. I następnego dnia dać znać, żeby ktoś przyjechał po tego kota, lub też sam go przywozi. Natomiast jeżeli to jest takie pilne, no to naturalnie po to jest telefon interwencyjny, żeby ktoś przyjechał. Następne pytanie mam, kota. Następne praktyczne mam to na myśli tylko. Czy na działkach, tam są jakieś często takie budynki, które służą dla administracji tych działek. Czy tam będą umieszczone numery do schroniska, tam gdzie mogą się zwrócić ci, którzy dokarmiają zwierzęcia? To znaczy, można taki numer i wszelkie dane, kto w jakim przypadku ma pomóc, bo mówimy akurat o kotach, ale może też być ale taka potrzeba. Może być inne zwierzę równie dobrze, może to być ptak. Znaczy, no ja właśnie. Myślę, że to jest kwestia indywidualna zarządcy bardziej osiedla niż schroniska, znaczy na przykład działek niż schroniska, tak, ale nie? Na pewno prezesi działek nie zgłoszą się do miasta i do was, żebyście dali te numery. Więc może ktoś w ramach z tych, co dokarmiają, bo miasto prawdopodobnie ma już spis wolontariuszy, osoby, które właśnie dokarmiają zwierzęta bezdomne tam. I żeby tym osobom przekazać te numery, niech one umieszczą tam w tych miejscach publicznych, takich, gdzie każdy przechodzący
będzie miał po prostu tę informację. Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego. Te numery, czy to do biura, czy numer interwencyjny, są ogólnodostępne. Wszystkie służby w mieście te numery posiadają, dlatego że jeżeli... Służb najpierw, a tu już mam taką informację, dokonuję załóżmy odlowienie tego zwierzątka, wiem, pod który telefon mogę w tym momencie zadzwonić, skontaktować się, jak można dalej działać. Ale na ogół to odłowienie to się wiąże z wcześniejszym jakimś uprzedzeniem, że łapie kota, czy też potrzebuje wypożyczyć klatkę, żywołapkę, czy też niepotrzebna mi ta klatka, bo mam, czasem niektórzy mają tą klatkę, ale uprzedzić zawsze na wszelki wypadek trzeba, że tego kota mam zamiar wyłapać. Czy go wyłapię dzisiaj, czy jutro, tego nie wiadomo. Ale chwileczkę, właśnie wtedy przy takim kontakcie taki numer może być przekazany. Nic nie stoi na przeszkodzie. Przecież to nie jest tajemnica żadna. Należy też pamiętać, że w przypadku na przykład dzikich zwierząt czy ptaków zawsze dzwonimy najpierw na Straż Miejską. Nie będzie podanego, mi się wydaje, że dalej nie będzie podanego bezpośredniego numeru do doktora Chodorowskiego, bo to się zawsze odbywa przez Straż Miejską. Osób, które mają do czynienia ze zwierzętami albo dzikimi, albo tym, które my uznajemy jako zwierzęta wolnożyjące. Więc właśnie dlaczego ta informacja powinna trafić w takie miejsca, gdzie zwierzęta mogą się pojawić i są? Wszystkim zainteresowanym wszelkie takie namiary my możemy udostępnić, nie ma żadnego w tym problemu. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład zdarzenia drogowe, bo to są różne przypadki, jeżeli na przykład jest potrącony przez samochód pies lub kot, wtedy nie należy dzwonić do schroniska, bo w schronisku nie ma całą dobę weterynarza, tylko trzeba zadzwonić do doktora Chodorowskiego lub też do kogoś wyznaczonego przez doktora Chodorowskiego, żeby takiemu zwierzęciu pomógł. I te wszystkie numery obowiązkiem ma mieć, w obowiązku, obowiązkiem jest posiadanie tych numerów przez policję czy też Straż Miejską. Dlatego, że często jest taka sytuacja, że właśnie jest na przykład pies potrącony przez samochód, ktoś dzwoni do schroniska, bo no nie pomyśli, żeby zadzwonić do Straży Miejskiej. Mówię oczywiście w ciągu dnia. Dlatego przeróżne takie sytuacje, które mają miejsce na terenie miasta, o informacje wszelkie, rozprzestrzenianie tych informacji odpowiednim już nie tylko służbom, ale może jeszcze szerzej, to jest już obowiązek miasta, bo miasto ustala, kto w jakich okolicznościach ma udzielić pomocy. Dobrze. A teraz proszę powiedzieć, Pani Czarku, ile mamy w schronisku kotów? Znaczy, ja wiem, żeśmy rozmawiali, że to jest liczba ruchoma. Chodzi mi o to, powiedzmy, bo to, ja wiem, są, że tak powiem, stali rezydenci, ale też są takie koty na przykład do adopcji, bo mówię, chcemy zachęcić ludzi do odwiedzenia schroniska i do, że tak powiem, do adoptowania kotów. I tak no średnio ile mamy takich kotów do adopcji? Kotów w schronisku jest około 40 kilku. Koty przemieszczające się w okolicach schroniska, przychodzące sobie zjeść to, co jest wykładane przez schronisko do jedzenia, bo cały czas to ma miejsce. Są też domki obok schroniska, z których też każdy kot może sobie skorzystać. Więc kotów takich do adopcji, ile jest w danej chwili, tego nie, na to pytanie nie odpowiem, dlatego że no, koty, które są przeznaczone do adopcji, są i w wolierze, i w pomieszczeniu takim, my to tak nazywamy przedszkole, gdzie koty, na przykład młode, które są już po leczeniu, po szczepieniu, tam trafiają i jeżeli są zdrowe, są do adopcji przeznaczane. Ale były już takie sytuacje, że na przykład 5 kotów z tego pokoju było przeznaczonych do adopcji, nagle jeden już jest chory, następny już się zaraził i już
nie są przeznaczone do adopcji. Także jest to taka troszkę płynna sytuacja. Natomiast zapraszamy zawsze wszystkich, którzy by chcieli kota zaadoptować, dlatego że nawet jeżeli jakiś kot jest leczony, to ktoś może sobie tego kota upatrzeć, pogłaskać go i tak dalej, bo nawet jeżeli jest leczony, to te choroby nie są przenoszone na człowieka. I wtedy, jeżeli kot będzie wyleczony, zostawia ten ktoś telefon, my go udajemy znać, że może już kota odebrać, bo koty do adopcji idą zdrowe. Jeżeli już wiek pozwala, to też wysterylizowane. No dobrze, teraz tak, tutaj powiedz mi, Maria, jak to wygląda sprawa na przykład z karmą u ciebie? Z czym? Z karmą. Ile dostajesz karmy od gminy miesięcznie? No, ta ilość tak naprawdę jest wystarczająca może na tydzień, a resztę no, zapobiegliwość, dlatego mówię, wolontariuszka musi myśleć do przodu, żeby mieć tą karmę, prawda? Dlaczego ja się pytam? Słuchajcie, bo ja bym naprawdę chciała zwrócić uwagę na to, że osoby dokarmiające koty odwalają kawał dobrej roboty i należy im się naprawdę bardzo dużo szacunku i bardzo duże uznanie. Zobaczcie, wczoraj taki dzień, że my wszyscy, kurczę, siedzieliśmy w domach pod kocykami, tak, grzaliśmy się, a takie osoby jak pani Maria wsiadają na rower i zasuwają w te miejsca bytowania kotów, karmią, sprzątają. Tak naprawdę sprzątają po nas, dlatego że to nie koty brudzą, tylko brudzimy my. Ja bardzo często rozmawiając z karmicielami społecznymi, słucham, jak to na przykład ktoś przynosi zupę, tak, i wyleje tą zupę na ziemię i później tylko takie ziemniaki zostają, jakaś tam marchewka, tak, albo przyniosą karmę i zostawiają jakieś tam te, że tak powiem, pootwierane opakowania po kociej karmie chociażby, ale już tego nie zabierają ze sobą, tak. I wtedy właśnie nikt nie i za ten bałagan tak naprawdę nie obrywają osoby bałaganiające, tylko koty i osoby dokarmiające te koty, no bo już tak się przyjęło, że koty bałaganią, tak? Gdzie ten bałagan nie jest tak naprawdę z nich. Może właśnie mogę przerwać. I kot jest w ogóle zwierzętem bardzo czystym. Czyli jak to wygląda w domu? Nieposprzątana kuweta? Może tak się stać, że kotek się załatwi obok, bo on nie wejdzie do takiej brudnej kuwety. I wszelkiego rodzaju brudne buty czy coś. Kot od razu zauważy, czyste mam buty? Wącha mi właśnie tutaj wącha. No. I kot, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, te naczynka. Ja często używam tak, żeby je wyrzucać, ale jeżeli biorę jakieś naczynia, wiadomo, muszę je odpowiednio też to wymyć jakimiś środkami, to trzeba donosić przy takiej dużej ilości. Woda, która jest bardzo ważna. Często jedzenie kotek sobie przeżyje, ale brak wody, kiedy były te upały, był straszny. Kotkom, co się stało? Nerki im siadały. Matko, co, my miałyśmy tyle problemów, no bo koty po prostu zaczęły umierać z racji tego, że nie było wystarczająco wody. Że to takie jeszcze kolejne rzeczy. Teraz były przymrozki, więc trzeba było tą wodę podgrzewać, prawda? I dowozić. Ja przynajmniej wiozę tak około 5 litrów wody, to no może wystarcza. I człowiek tak pilnuje, żeby on się przynajmniej trochę napił. Gdy jeszcze dajemy, bo wczoraj miałam na przykład jakieś tam mięso czy coś, to kot wtedy nie potrzebuje, bo w mięsie jest woda. A tak sucha karma, ona musi być popita tą wodą albo czymś tam jeszcze, nie? Także jak widzicie, jest to bardzo ciężka praca i to nie ma to, że nas coś boli, nam się nie chce, tylko niestety ci wszyscy karmiciele po każdej porze dnia i nocy są, że tak powiem, na usługach kotów. Myśmy ostatnio próbowały na wschodniej złapać kota i deszcz lał i stałyśmy przy tej klatce i co prawda nie udało nam się, no ale to już taki kot, musimy wymyślić jakiś inny sposób. A mogę jeszcze jedną rzecz przerwać, bo właśnie, prawda, teraz tam no, wydarzyły się pewne fakty, że taki plus na sterylizację. Nie da się oszczędzić na tym. Sterylizacja jest pierwszorzędną rzeczą, które gminy powinny zrobić. Ja na przykład w tamtym roku pan z gminy mi dał 2 sterylizacje, słuchajcie. No i w takim ośrodku je wykorzystałam. I być może właśnie dlatego, że nie zostało to dokonane w tamtym roku, tyle kotów przybyło w tym roku. A one się dalej będą mnożyły. Bo mamy następne, geowita też sporo będzie do łapania. Ale jeszcze jak to wygląda. Ja już sobie złapałam kotkę, dzwonię do pani Kurzak, pani Kurzyk mówi, że nie ma miejsca.
Dobrze, że była taki kot w miarę oswojony, więc ja ją mogłam wypuścić i następnym razem. I później to jest taki warunek. Ja jadę i tą kotkę o godzinie 7 rano mam dać znać, że kotek jest złapany. Słuchajcie, to nie jest, słuchajcie Państwo, że nie da. Czy ja ją złapię następnego? Zazwyczaj bierzemy, takiego kotka się bierze do domu. To się następne ryzyko. Ja miałam moje własne koty, wzięłam kotkę, kotka po truciu, no i niestety kotka mi białaczką zaraziła mojego kota, którego woziłam dla takich dzieci z autyzmem. No i mój Jinx umarł po prostu. Musiałam uśpić. My biorąc te koty, bo nie ma czegoś takiego, takich pomieszczeń, my biorąc te koty, bo szkoda ich bierzemy do domu, my ryzykujemy, bo wnosimy, ten kot ma swoje bakterie, na przykład kocia grypa, białaczka jest u kotów zaraźliwa. I właśnie ja zauważyłam, bo inne koty nie złapały, przynajmniej te inne, a Jinx to on był taki mój kot opiekuńczy, on ją lizał, opiekował się jakoś, no tak, no i biedulek no, złapał, znaczy tą właśnie białaczkę, nie? Także wiecie, ta praca nie jest, że tak powiem, łatwa, jest trzeba podejmować bardzo trudne decyzje. My możemy tylko, że tak powiem, no, apelować właśnie, no, o ile nasze miasto, że tak powiem, rozwija się i ten program z roku na rok jest coraz lepszy. Ja też wychodzę z założenia, że nie od razu Rzym zbudowano, więc co roku dochodzą nowe rzeczy. Apelujemy tutaj do gmin, my tam prowadzimy, ja rozmawiam z panem z gminy nad tym, też nad tym ich programem, właśnie też o to, żeby przy okazji tej sterylizacji było miejsce, nie wiem, może właśnie niech podpiszą umowę właśnie z wami na właśnie takie przetrzymywanie kotów po zabiegu kastracji, bo naprawdę dobrze jest, jeżeli ktoś ma możliwość tego kota gdzieś przetrzymać, no bo jest tak, że nie ma. Ja na przykład mam zawsze problem z tym, dobrze, że mam pracę taką, a nie inną i często biorę do siebie do pracy, tak? Ale to też nie jest wyjście i naprawdę potrzebne jest takie miejsce, tak zwana kociarnia, gdzie tego kota się przetrzyma na przykład ten dzień przed zabiegiem i na przykład 2-3 dni po zabiegu, żeby kotka doszła do siebie. Nie wiem, to o co byście jeszcze chcieli zapytać, może, nie wiem, panią Marię, pana Czarka. Taka cisza zawsze pozostaje po takim moim myślę, pytaniu. Że w tym roku będzie łatwiejsza sytuacja, jeśli chodzi o sterylizację kotek z gminy, ponieważ rozmawiałem ostatnio właśnie z panem z gminy Kołobrzeg i stwierdził, że pani Kurzakowa też się w tym roku będzie zajmować sterylizacją. Nie wiem, czy, bo to już jest schronisko, należy do miasta, więc dokładnie. Ja nie mogę, nie mam prawa się wypowiadać na temat możliwości jakiegoś przetrzymywania kotów z gminy, ale jeżeli by się nie dało jakoś tak tego rozwiązać, to po prostu potrzebne by było pomieszczenie jakieś ogrzewane, chociaż do temperatury no, 18 powiedzmy stopni, gdzie by ustawić można było kilka klatek takich właśnie specjalnych do przetrzymywania kotów. No właśnie, to jest taki ten problem. I wtedy wystarczyłoby, żeby te klatki były albo oddzielone czymkolwiek, nawet pleksą, czy oddalone od siebie i to już by zapewniało, że kot się nie zarazi. Co prawda akurat białaczką to jestem zaskoczony, bo ja miałem kota przez 13 lat, który był w domu u mnie, tylko w domu, nie wychodzące, u mnie nie wychodzą koty, ponieważ mieszkam na 9 piętrze, więc nie potrafią pewnie z windy sobie skorzystać, zresztą nie sprawdzałbym nawet tego. Są zabezpieczone wszystkie okna i balkon i ten kot przez 13 lat mieszkał z innymi 5 kotami, bo w sumie ich było 6 i przez cały ten czas nie zaraziły się pozostałe koty białaczką. Dlatego jak wiadomo, że teoretycznie jest to możliwe zarażenie się białaczką, ale jest bardzo trudne, więc dlatego jestem zaskoczony. No ale to już pomijając to, zawsze wiadomo, że koty nieznające się i nie przebywające razem należy odizolować i zwłaszcza po takim zabiegu jak sterylizacja, która jest obciążeniem bardzo dużym organizmu, nie tyle ten zabieg, co narkoza niezbędna do niego. Tak. Może ja bym miała też taki, już troszeczkę zaczęłam sama, rozmawiałam na przykład z sołtys z gminy Korzystno i z panem sołtysem z Dźwirzyna,
Bo słuchajcie, to co się dzieje kotom, prawda, to są były kiedyś czyjeś koty. I właśnie apelowanie do ludzi. Wiadomo, może na 55 zareaguje, ale to już będzie 5 osób, które zareaguje. Bo to wszystko się zaczyna od człowieka. To nie. Szkoła, na przykład Dźwirzynie, żeby dzieci tak, prawda, też ich informować, pouczać. Znaczy ja myślę, że problem jest inny. Dzieci są już tak wyedukowane, że dzieci naprawdę, dzieci naprawdę już wiedzą. Mi się wydaje, że problem leży bardziej u osób dorosłych, które dalej mają, że tak powiem, wąskie patrzenie i tak było. Ja nieraz jak coś komuś tłumaczę, to ale co też pani mi opowiada, mój ojciec tak robił, ja też tak będę robił. Mamy bardzo taki, i to by bardziej było do osób starszych, bo naprawdę rozmawiając z dziećmi, rozmawiając z młodzieżą, ja widzę, że oni naprawdę wiedzą, o czym my mówimy, tylko im jest ciężko przetłumaczyć swoim rodzicom, swoim dziadkom, jak to tak naprawdę ma wyglądać, więc... My też właśnie z gminą będziemy robić projekt, będziemy jeździć po szkołach i, że tak powiem, to młodzież edukować. Chociaż ja mówię, no młodzież jest naprawdę, wbrew pozorom, młodzież jest dużo lepiej wyedukowana jak my i tylko trzeba jeszcze troszeczkę tej młodzieży, że tak powiem, może trochę empatii wzbudzić. Ja bym chciała jeszcze, bo będziemy powoli kończyć, ja bym chciała tak zaapelować do mieszkańców Kołobrzegu i okolic, o naprawdę o uszanowanie pracy karmicieli społecznych. Mamy sygnały, że są niszczone domki kotów, że są, nie wiem, wywożone te domy, są koty przeganiane. No, dzieją się różne złe rzeczy i bym chciała was, kochani, uczulić, nie pozwalajmy na to. I to wcale nie robi młodzież, tylko to robią właśnie dorosłe osoby. I jeżeli wiecie takie coś, widzicie takie coś, to reagujcie, nie bójcie się, bo właśnie nie ma nic gorszego niż brak reakcji i udawanie, że się nic nie stało. I później przychodzenie i opowiadanie na przykład tego mi czy komuś innemu, bo tak naprawdę ja nie jestem w stanie zadziałać, bo mnie przy tym nie było, mnie czy kogoś innego. I to tylko w naszych rękach leży to, jak to będzie wyglądało. Nie pozwalajmy na niszczenie właśnie takich ciężkiej pracy karmicieli społecznych, którzy naprawdę odwalają kawał dobrej roboty. Ja powiem, że jestem pełna szacunku dla pani Marii i jak ja sobie tak pomyślę, że ja bym tak miała tym rowerem pomykać po tym Dźwirzynie od punktu do punktu, to bym chyba po dwóch dniach już po prostu umarła, nie wiem, poddała się, czy... Bo to naprawdę trzeba mieć duży hart ducha i jeszcze do tego spotykać się z różnymi niezbyt sympatycznymi sytuacjami. Pani Maria jest delikatna i nie chce mówić, z czym się spotyka. Znaczy ja ale... powiem. Słuchajcie, mam znajomych już tak, wiadomo, policjant policjantowi nierówny, ale ostatnio reagował mi, jak on się nazywa, dzielnicowy, no bo w jednym ośrodku kotki, które były na tak zwanej służbie, ja to ostatnio odkryłam, od 2019 są trute, zostało już ich dwa. A żeby kogoś takiego złapać, mi się tam udało, znaczy jedną potrutą kotkę mam u siebie w domu, no może pójdzie do adopcji, może zostanie. Dwa chyba kotki udało mi się dać do adopcji, tam pracownikom. No i my żeśmy tam wspaniałe warunki, nawet już nie na terenie tego ośrodka, tylko w lesie. Nawet to przeszkadzało, wyrzucili nam wszystko. Ja tam kiedyś przyjechałam do tych dwóch ostatnich kotów, to miałam tylko taki mały karmnik, też to było wyrzucone po prostu. A to jest karalne. No i powiem, pan dzielnicowy stanął na wysokości zadania, tam pojechał i mówi, że pracownicy są tak przestraszeni, że po prostu nie chcą rozmawiać w ogóle. Znaczy ja będę próbowała szukać już takiej pomocy z zewnątrz, bo tutaj chyba tego nie ma, bo pojawiły się na pewno, ale to nie jest na wytłumaczenie, bo tamte kotki na służbę przyszły, bo było bardzo dużo szczurów. I w tej chwili wiem od pracowników, że są już te szczury, bo przy każdym ośrodku, gdzie są śmiecie, po prostu no one będą, będą. No i mówię, szkoda, bo to była naprawdę tak cudna. Ja generalnie te wszystkie koty, ja je też powoli odkrywałam. Ja mam je na zdjęciach. To były tak niesamowite koty, takie koty, które już w tej chwili rzadko się spotyka. Tak, był pięknie umaszczony. Ja to ostatnio chyba Wandzie wysłałam, to taka czarna kotka. Ją próbowano złapać jakąś pętlą. Właśnie miała to gardełko takie podrżnięte, ale już jest wyleczona.
No i jeszcze jest taki, tą Kicię, co ja wzięłam do adopcji, to chyba jej brat i chyba Tegera nie ma. No. I to, znaczy, dlaczego mi łezki trochę lecą? Bo my jako karmiciele, my się jednak z nimi no, łączymy. I za każdym razem, jak jadę pod ośrodek, mówię, czy jeszcze żyje. No, tak to wygląda po prostu. Także słuchajcie, my powoli kończymy. Dziękuję Wam wszystkim tutaj za to spotkanie. I bardzo Was proszę o taką uważność dla tych zwierząt, bo one sobie tego losu nie wybrały, to my im zgotowaliśmy, my ludzie zgotowaliśmy im taki los. A my się będziemy widzieć w marcu. Być może w końcu uda nam się ściągnąć do nas Marzenę Białowolską. Specjalnie to mówię, żeby się w końcu jej udało, żeby pamiętała. Bo pani Marzena zawsze jest tak biedna, zaganiana czasem, że nigdy nie ma czasu. Będziemy mieć świetne spotkanie w kwietniu. Bardzo się już na to spotkanie cieszę. I cóż, razem z panem Pikusiem zapraszamy was do Kołobrzyskiego schroniska. Zapraszamy właśnie do nas o kontakt się. U pani Marii są przepiękne koty do adopcji. U Iwonki mamy przepiękne koty do adopcji. W schronisku mamy przepiękne koty do adopcji. Słuchajcie, tyle radości i tyle miłości, co daje kot. Naprawdę warto. Są wspaniałymi ostrzesaczami. Jak się kot, ja wiem na przykład po sobie, że jak się źle czuję, boli mnie głowa i to przychodzi do mnie mój kot. On, który się nigdy nie chce przytulać, w momencie, kiedy on zawsze wyczuje, kiedy ja się źle czuję i zawsze przychodzi gdzieś tam z tyłu i zaczyna mi mruczeć. Jest naprawdę rewelacyjnym odstresaczem. Także słuchajcie, odwiedzajcie Kołobrzyskie schronisko i jeszcze raz apeluję, uważajcie na te nasze koty. Dbajcie o to, bo to, że nie mamy właśnie inwazji szczurów i inwazji myszy na osiedlach, to jest właśnie ciężka praca tych kotów. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia za miesiąc.